Witam Was na kanale Marco Polska Piłka. Jak wiemy, za nami 17 kolejek spotkań. Oczywiście niektóre kluby mają ich troszeczkę mniej, troszeczkę więcej. Ostatnia kolejka też nie do końca została rozegrana. Ale jesteśmy tak naprawdę, można powiedzieć, po rundzie jesiennej. Więc już możemy zrobić takie podsumowanie tej rundy i właśnie takie podsumowanie chciałbym dzisiaj rozpocząć. Chciałbym powiedzieć kilkanaście zdań na temat każdego zespołu, a więc zaczniemy od dołu tabeli i pierwszym klubem, który oczywiście jest najniżej w tym momencie po 16 swoich rozegranych spotkaniach. ŁKS Łódź po rundzie jesiennej zajmuje miejsce ostatnie, 18. I cóż, no Łodzianie na pewno są w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Wiele będzie musiało na wiosnę, czeka ich bardzo, bardzo wiele pracy i wiele zmian, myślę, musiałoby nastąpić w tym zespole, w klubie, aby drużyna mogła marzyć jeszcze o utrzymaniu. Jak będzie, to oczywiście się przekonamy. Przed nami jeszcze oczywiście dwie kolejki, które rozegrane zostaną teraz w grudniu, ale no, sytuacja ŁKS-u jest, powiedzmy sobie, bardzo ciężka, nie ma się co oszukiwać. ŁKS w tych 16 spotkaniach zdobył raptem tylko 8 punktów, 8 oczek, dwukrotnie zwyciężając, dwukrotnie remisując i niestety aż 12 razy przegrane. W bramkach mamy 11 do 34, co nam daje 0,5 punkta na mecz, a więc punktując nadal w ten sposób, drużyna ŁKS-u, jeżeli na wiosnę by nadal tak punktowała, liczmy, że zostaną dwa mecze zagrane rundy wiosennej jeszcze teraz i zdobyłaby również tyle samo, czyli po 0,5 punkta, czyli na koniec miałaby tych punktów 9, no to sytuacja jest tragiczna. W zdobytych bramkach 0,6, czyli ze skutecznością jest też tragicznie. Jedyny zawodnik, który według mnie próbuje ciągnąć ten ŁKS trochę i podoba mi się jego styl gry, jest zawodnikiem nieobliczalnym, jest napastnikiem silnym, nieobliczalnym, być może nie jest to wirtuoz techniki na pewno, ale jest to zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę, według mnie przynajmniej, jest Tian. No, ale i tak mimo wszystko te zdobyte bramki są bardzo, bardzo mizerne. Za to dużo jest bramek straconych, ponieważ aż ponad dwie bramki na spotkanie, to jest ogólnie 2,125 setnych, a więc jest to bardzo dużo. Wydaje mi się za dużo na drużynę, która marzy o utrzymaniu. Więc tutaj ŁKS, przed ŁKS-em oczywiście dużo pracy, jeżeli chodzi o grę obronną. Zmiana Kazimierza Moskala, na razie przynajmniej na Piotra Stokowca, nie przyniosła żadnego plusu według mnie. Niewiele ŁKS na tym zyskał. Jak przegrywał, tak przegrywa dalej. I myślę, że tu pospieszono się z tą decyzją o zwolnieniu pana Moskala, trenera Moskala. Uważam, że nie wiem, czy trener Moskal by lepiej punktował w tych meczach, w których prowadził drużynę akurat Piotr Stokowiec, ale ta zmiana, jak widzimy, niewiele tutaj dobrego też przyniosła dla łódzkiego klubu sportowego, więc no, myślę, że drużyna łódzkiego ŁKS-u łatwo mieć nie będzie, wręcz przeciwnie, myślę, że pomalutku chyba jednak będzie się to
będzie bardzo ciężko się utrzymać, że stawiałbym, gdybym miał w tym momencie postawić, to dla mnie jest to już w sumie drużyna do spadku. Oczywiście można wiosną zrobić, dokupić zawodników, ale nie wiem, czy ŁKS ma aż tak, nie dysponuje raczej tak wielkim budżetem, żeby zrobić jakąś mega rewolucję kadrową. Przede wszystkim musieliby wzmocnić obronę, dołożyć coś do przodu. Nie bardzo się sprawdza to wszystko w tym łódzkim klubie sportowym. Gra też nie wygląda zbyt dobrze. Mają przebłyski, nie powiem, bo kilka meczy UKS-u robiłem i mieli przebłyski takie jak mecz na przykład Pucharu Polski, gdzie zaprezentowali się na tle Lecha bardzo dobrze. No, ale takie przebłyski to za mało, aby myśleć o tym, żeby się utrzymać. Oczywiście sytuacja może się zmienić, prawda? Pamiętając na przykład w tamtym sezonie Korona też zajmowała ostatnie miejsce i wydawała się pewniakiem do spadku, a jednak Kielczanie potrafili się utrzymać, z tym, że Korona wtedy bardzo dobrze punktowała u siebie, no i też potrafiła zapunktować, urywać i postraszyć najlepszych. I to doprowadziło do tego, że Kielczanie w tamtym sezonie się utrzymali i zmiana trenera wtedy tam okazała się słuszną. Poszło to wszystko w dobrą stronę. Tu jednak uważam, że w ŁKS-ie będzie o wiele trudniej. No chyba, że ŁKS naprawdę zepną się w sobie i zawodnicy, i trener ich tak poustawia, a zawodnicy dadzą siebie tyle, że w tych dwóch dodatkowych kolejkach, które są rozgrywane awansem z rundy wiosennej, zdobędą 6 punktów, no to może wtedy jakaś nadzieja wróci. W każdym razie, na razie, jak dla mnie, jest to główny pretendent do spadku. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Nikogo jeszcze nie można skreślać. Przed nami następne 17 i przed ŁKS-em następne 17 spotkań, w sumie nawet 18, ponieważ łódzki klub sportowy będzie miał jeden mecz ma zaległy, więc jeszcze jeden mecz ma do rozegrania. Ale jest, no niestety, nawet niestety po prostu chyba nawet kibice ŁKS-u, no wiadomo, nie jest to dla kibica przyjemne, no ale chyba zdają sobie sprawę, że będzie to bardzo, bardzo ciężki bój o to utrzymanie. I nawet no, ciężko powiedzieć, czy ŁKS będzie w stanie się po prostu do tego boju podłączyć. Na dzień dzisiejszy ŁKS jest głównym pretendentem do spadku. Myślałem, że jednak będzie troszeczkę lepiej, bo patrząc na to, jak awansował, no, gdzie też trener Moskal zrobił pracę, oczywiście był to wynik ponad stan wtedy, ale wydawało mi się, że ŁKS będzie sobie jednak lepiej radził w tej ekstraklasie. Niestety, no, jest jak jest, zobaczymy, jaka będzie sytuacja w rundzie wiosennej. I to by było tyle na temat łódzkiego klubu sportowego, co miałbym do powiedzenia. Oczywiście nikomu w spadku się nie życzy, bo nie jest to rzeczą przyjemną. No, ale szanse, gdybym miał oceniać, są bardzo, bardzo nikłe.